Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Łowcy Demonów. Witam was to piękne piątkowe popołudnie, witam również na pięknym Łowcy Demonów, o którego wielu z was już prosiło i prosił też Godzio swoją drogą, którego serdecznie pozdrawiam, tam jego komentarze głównie się przebijały wśród innych, że kiedy ten Łowca Demonów, że już go chce. No i stwierdziłem, że dzisiaj sobie nagramy, dlatego że ostatnie lochy na tym Łowcy były robione jakieś 2 miesiące temu, zaraz wam zresztą pokażę na poczcie. Więc może przez te 2 miesiące coś tu się ciekawszego ruszyło i może coś w tych lochach jeszcze damy radę podziałać. Oprócz tego na wstępie, aha, jeszcze zanim w ogóle przejdę, to sorki za to, że kamerka jest taka ciemna, ale co chwilę mi tu słońce wychodzi, zachodzi i ciężko mi przewidzieć, a jak zapalę światło i jeszcze do tego wyjdzie słońce, to jest strasznie prześwietlona, a jak znowu nie mam światła, a wyjdzie słońce, to jest w miarę okej, więc wolę po prostu, żeby na ten moment była ciemniejsza, aniżeli żeby jakby tak bardzo to prześwietliło, nie? Więc to tak swoją drogą. No i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, zobaczymy, o teraz na przykład słońce wychodzi, no i zobaczcie jak to wygląda, a jakby jeszcze doszło światło, to była tragedia. Pamiętajcie o tej kciuku w górę, teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło, jak fajną ilość dobijemy, dajcie znać co planujecie robić w weekend, bo w sumie się zaczyna. Możecie również zostawić subika z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, taka normalna formułka jak zawsze. No i co, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Tak jak mówię, ostatni raz, kiedy robiliśmy lochy, był to 27 grudnia i tego 27 grudnia zobaczcie, że zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo lochów. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Już jesteśmy dość daleko, jeżeli chodzi o lochy na tym zabójcy, chciałem powiedzieć, z przyzwyczajenia, na tym Łowcy Demonów, więc no dużo nam tu nie dozostało tak naprawdę tych lochów do zrobienia. Potem już będą takie typowo late game'owe, gdzie no już ciężko będzie je przez najbliższy czas zrobić, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, na wstępie tak, możemy sobie wrzucić w sumie to do wiedźmy, żeby nam się troszeczkę miejsce zwolniło. Tu mi poleciał duży pomarańczowy gemik, od razu go sobie wrzucę chyba do Magusia, bo Maguś dokładnie ma jeden gem poniżej 1400. No i zobaczymy też jak tu wygląda nasza postać, jeżeli chodzi o ulepszenia i o runki. Nasza postać i w sumie nasza postać to chyba ma wszystko ok, bo tutaj wiadomo, staram się, żeby to było dobrze, no ale głównie zależy nam, o zobaczcie, tutaj na przykład nie ma barbar zaczarowanych, chciałem powiedzieć, ulepszonych po prostu bucików razy 2, tutaj mamy, o tutaj tak samo, paska też nie ma razy 2, no właśnie, to jest zawsze warto sprawdzać przed odcinkiem, bardziej przed zaczęciem klikania lochów, bo tu często te itemki im wymieniam, jak coś mi z kibla poleci dla nich i tak dalej, a o te ulepszenia tak bardzo nie dbam. Dobra, u Magusia było wszystko w porządku, natomiast jeżeli chodzi o Kunegundę, to również jak widzimy jest wszystko w porządku, więc okej, możemy zaczynać i znowu ciemno na kamerce, masakra, mimo że mam roletę, no to przez tą roletę i tak to przebija i właśnie tak to wygląda, no ale trudno, chyba możemy powolutku zaczynać, nie wiem czy mam coś wam tutaj do powiedzenia, no S38 generalnie już jakiś czas temu myślę, że dość mocno podupadło, jeżeli chodzi o aktywność. Jesteśmy tutaj top 1 już bardzo, bardzo mocno, chociaż u nas też aktywność nie jest na najwyższym poziomie. Chociaż no wiadomo, jak ktoś ma więcej niż 3-4 dni, to staram się to wymieniać. No ale tutaj widzicie 2 dni, tutaj mamy 1-1, tutaj mamy też 2-1, więc no o tutaj jeszcze, no więc tak jak mówię, troszeczkę ta aktywność można powiedzieć podupadła, no ale i tak jakoś to powolutku do przodu idzie. W zasadzie no topka w tym momencie wygląda tak, jak widzicie, najwyższy level, nie wiem jaki jest, chyba 490 Georgia razem z Blood Knightem, więc no oni mają najwyższy level, ale oni chyba w dalszym ciągu idą pod tutaj expa, jeżeli się nie mylę. No patrząc na statystyki na przykład Blood Knighta, no to zdecydowanie on idzie jeszcze pod właśnie expa. Dobra, gildyjki, no to wam pokazałem, twierdzę to akurat nic ważnego, pupilki wyglądają tak, o nawet jestem top 1, to nawet nie wiedziałem, no ale tutaj pupile na przykład Spark, który już nie gra od kilku miesięcy, ostatnio z tydzień temu albo dwa, coś takiego, był top 1, także no ranking pupili to jest totalnie niepotrzebna rzecz moim zdaniem, w sensie tak jak on to działa w tym momencie, bo te pupile to jest bardzo duże RNG, no i podziemia to również nic bardzo ważnego. No i okej, chyba możemy powolutku zaczynać, tak jak mówię, fajne eventiki się zaczęły, może zacznę od tej karuzeli z idolami, nie będę tu jakoś bardzo spamował tych lochów, nie sprawdzałem, od razu powiem procentów przed odcinkiem, więc będę na ślepo to próbował, no ale
zobaczymy, jak to pójdzie. Tak jak mówię, fajne evenciki w ten weekend mamy od dzisiaj do niedzieli, tak naprawdę 6 tych eventów, jest weekend Golda, Expa, mamy tam weekend toalet bodajże, mamy twierdzę, mamy promocje na grzybki i mamy coś jeszcze, o czym zapomniałem, ale zaraz tutaj sobie sprawdzimy. Akardowa awantura, no właśnie, co to jest? Wiele osób pytało, ja tu już chyba mówiłem w środowym odcinku. Akardowa awantura polega na tym, że po prostu możemy skipować questy za darmo, więc to jest no na pewno bardzo fajne. Jeżeli ktoś tam nie ma jakiejś ilości klepsydr odpowiedniej albo coś, chociaż teraz te klepsydry ze wszystkiego tak często lecą, że ciężko, no ale mimo wszystko, jeżeli ktoś nie ma właśnie takowej ilości klepsydr, to sobie może dzisiaj zrobić tą mawkę, przeskipać tak naprawdę w kilka minut i polecieć na wartę, no bo mamy ten event Golda, więc to jest na pewno bardzo, bardzo fajne i generalnie spoko, no mamy event Golda, mamy event Expa, więc te eventy takie dość ciekawie mógłbym powiedzieć, że są połączone i no na pewno takie weekendy są akurat ok. Co do promocji na grzybki, nie była ona dostępna od razu od północy, to wam może też powiem. Oj, zobaczcie, ten Case Jor nam upadł, a pamiętamy, że na Paladynie on nam upadł dopiero w okolicach 500 levela, więc to jest akurat to akurat się zdziwiłem, szczerze mówiąc, nie? Na Paladynie, kto oglądał ten filmik, gdzie tam dobijaliśmy 500 level, polecam, on trwał ponad godzinę, jeżeli się nie mylę, no ale tam naprawdę późno ten Case Jor padł, a tutaj w miarę szybko, więc tu akurat jestem zdziwiony. Dobra, super, i dobiliśmy dzięki temu 488 level, mogłem zrobić walki za PD i mogłem tutaj, przygodą to odebrałem i zakręcić kółkiem, ale to już się tam nie będziemy jakoś bardzo napinać, wiadomo. Tutaj na tym łowcy lecimy tylko i wyłącznie do 500 levela i potem się z nim też żegnamy. No łowca, no to jest totalna klapa i bardzo tutaj słabo wygląda to PvP w jego wykonaniu, więc no jest jak jest. Dobra, jeżeli chodzi o ten paseczek, no to on za wiele nam tu nie wnosi, plus 24, no ale pancerza tracimy, więc w zasadzie mogę go od razu bez chyba większych jakichś tam rozterek rozmontować. I okej, to możemy sobie zapisać, obejrzymy na końcu odcinka, no i lecimy dalej. Teraz mamy IPR to jest zwiadowca, z tym, że my jesteśmy łowcą demonów, więc jest duża szansa, że tego IPR również uda nam się przeklikać. Na pewno by było fajnie, zobaczymy, jak to pójdzie. Tak jak mówię, promka na grzyby nie była od razu od północy, był jakiś błąd, nie można było tego kupić, w sensie grzybków w promocji, tylko były normalne ceny, w sensie ceny są zawsze takie same, bardziej chodzi o ilość grzybów. No i też druga sprawa, myślę, że dla wielu osób ważniejsza, aniżeli te ilość grzybów, to były po prostu nie było zwiększonej szansy na grzybki z questów, więc jeżeli ktoś przeskipał domawkę od godziny tam 12 w nocy, od 24 powiedzmy do około 10, bo chyba około 10, nie wiem czy wam mogę chyba pokazać czat. Raczej tu nic nie ma. Dokładnie, reset serwera był o 9.36, więc jeżeli chodzi o to, no to wtedy dopiero została ta promocja na grzybkę aktywowana. Więc jeżeli ktoś po prostu przeskipał te questy między godziną tą 12 w nocy, a tą 9.30 powiedzmy około, no to nie miał zwiększonej szansy na grzyby właśnie z questów. Co no było akurat słabe, no ale no, w takich sytuacjach warto się wstrzymać. Chociaż no z playą nigdy nie wiadomo, bo na przykład jak ktoś się wstrzymał z kupowaniem pakietów na grzyby do tam powiedzmy popołudnia, jak była ta promocja bodajże to było na lato, jakaś tam wakacyjna, no to wtedy stracił dwa levele, bo ci co kupili, jak to było zbugowane, to dostali dwa levele w gratisie. Ktoś kto kupił później dostał niestety tylko jeden, tak jak to być powinno od początku, a tutaj znowu trzeba było się wstrzymać, no bo oni dopiero to naprawili, dopiero włączyli ten event właśnie po 9.30 i dopiero po tej można było sobie i kupować grzybki w promocji i po prostu tą zwiększoną szansę na grzyby mieć, więc dobrze było się, tak jak mówię, wstrzymać. Widziałem, że niektórzy już pokupowali te grzyby, nie czekali, no moim zdaniem bez sensu, ja to na przykład na żadnym koncie jeszcze nie robiłem w ogóle awki, tylko się wstrzymałem, zresztą ja przeważnie robię awkę dopiero wieczorem, więc no tutaj, tak jak mówię, dobrze było poczekać, ale to takie wyjaśnienie, dlaczego nie było tego eventu, bo wiem, że wiele osób właśnie pytało. Dobra, lecimy z tym IPR, zobaczymy, jak to tu wygląda. No to jest twardy przeciw. No, kto nie chce spoilerować tego odcinku z Paladyna, może ktoś go jeszcze nie widział, więc niech tam sobie obejrzy, no ale po prostu powiem, że bardzo, ale to bardzo był męczący. No tutaj niby tym łowcą demonów powinniśmy mieć w teorii prościej, aniżeli Paladynem.
generalnie w lochach, bo ten łowca, tak jak mówię, w lochach jest akurat bardzo przyjemny i bardzo spoko się nim gra, jeżeli chodzi stricte o lochy. No a tutaj z tym IPR, no to powiem wam, że no jednak są jakieś problemy. Troszkę go jeszcze poklikamy, popatrzymy, no on na pewno bardzo mocno bije, tu możemy zresztą obejrzeć jakąś walkę. No właśnie, on ta, no to był krytyk co prawda, no tutaj też krytyk, no tu Kunegunda jakby coś podziałała, kurde, no jest naprawdę potencjał. No on co prawda wszystkich na hita ściąga. Tu mamy, no znowu kryta walną, Maguś musi kryta dać na 100%, bo ten Maguś mu dużo zbija, około 1/4 HP, no i tu Kunegunda zdecydowanie musi podziałać, no i wiadomo, że my się również musimy, najlepiej by było, żeby kilka razy odrodzić, no ale to wcale nie jest takie proste, ten scenariusz jest ciężki do zrealizowania, można by powiedzieć, no ale myślę, że te najpierw, potem jest chyba Mandzio paladynem i Naruciak chyba jest wojownikiem, jak się nie mylę. Ostatnio to, tak jak mówię, robiliśmy na paladynie, to w miarę pamiętam. No i chyba oni by byli prości tym, no ten paladyn, no to nie wiadomo, ale tym wojownikiem raczej byśmy byli do przeklikania. I potem kolejny to jest Berserk, to już na 100% byłoby z nim bardzo, bardzo łatwo. No ale właśnie trzeba tego IPR zrobić, tylko właśnie to jest to, że jakoś mi się nie śpieszy, nie? W sensie nie mam ciśnienia na kolejny level ani nic, więc tutaj nie będziemy jakoś bardzo klikać, padnie to padnie, nie to nie, tak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o te lożki na tym łowcy. 488 level już dobity, więc w miarę git. Dobra, jeszcze powiedzmy, że 100 grzybków na niego, jak się nie uda, to się nie uda, lecimy dalej. No mówię, tu jest akurat, to jest ciężki przeciwnik, pamiętam, że i na Berserku już z nim, na nim długo stałem, no jednak zwiadowca, on bardzo mocno bije, tych uników też robi sporo jako zwiadowca, więc no niestety wygląda to tak, jak wygląda z tymi lożkami. No sami widzicie, porównajcie sobie lochy, które mamy tutaj na tym, powiedzmy, 490 już zaokrągle levelu na łowcy, do takich, jakie mieliśmy na paladynie na około 500. Paladyn jeszcze kilka miesięcy starszy aniżeli ten łowca, więc no, lożki idą nim fajnie. To trzeba przyznać, że lożki idą nim fajnie i generalnie mi się podoba bardzo mechanika odradzania, nie? W sensie fajnie to wygląda, fajnie to tam właśnie w lochach, jak się kilka razy z rzędu odrodzimy, tej potki użyjemy, no ale niestety, jeżeli chodzi o PvP, no to jest klockiem, jest bardzo dużym klockiem, to jest chyba, wiadomo, że w tej grze PvP, no to jest duże RNG, nie? Nawet jak macie dużo lepsze statystyki, to jesteście w stanie przegrać z kimś dużo słabszym, no ale po prostu tutaj to widać, można powiedzieć, nad wyraz mocno. Dobra, może jeszcze to marynkę zrobię. To tak a propos PvP, o tam przegraliśmy z Blood Knightem, który ma, tak jak mówię, no o wiele słabsze statystyki, z Giorgią to w sumie już regularnie przegrywamy, no ale to jest paladyn, to nie ma co się dziwić. No i okej, 10 zrobione, mówię, mogłem to zrobić przed biciem levela, no ale to już nie będziemy się jakoś bardzo napinać. Dobra, bo ja zawsze mam coś takiego, daję sobie spokój z tą karuzelą, nie ma sensu, lecimy do Hemoridoru, zobaczymy, co tutaj jesteśmy w stanie ugrać. Zawsze mam coś takiego, że chcę w miarę szybko dla was nagrać film, nie chcę go jakoś bardzo przedłużać ani nic, a koniec końców wychodzi z niego, powiedzmy, pół godziny albo lepiej. Nawet ostatnio w środę, gdzie wam nagrywałem o tym kodzie dla nowych graczy, plus jeszcze chciałem, pokazywałem wam na W50, jak tam nam idzie i generalnie pokazywałem, jak to tam wygląda, jak wygląda nasza rutyna na co dzień na tym W50 i tak dalej, to też w teorii myślałem, że mi wyjdzie 10 minut filmu plus kilka minut o tym kodzie i tyle, no a tam samego właśnie mówienia o tym, co się dzieje na W50, wyszło mi ponad 20 minut, więc powiem wam szczerze, że jakoś nie umiem tak zwięźlej rozmówić, zwięźlej wam po prostu no przekazywać informacji, nie? Zawsze jak już zaczynam klikać, to już się rozgadam, już tam, no sami wiecie, jak to wygląda. Dobra, mamy tą paszczę Taurona, level 660, no to już jest tak samo, no mocny, mocny przeciwnik, to już jest sama końcówka tego Hemoridoru, więc no nie będzie to wcale takie proste. On jest, o ile się nie mylę, wojownikiem, możemy tu jeszcze zobaczyć, czy faktycznie, no tak, na pewno wojownikiem, bo nie bije pierwszego ciosu jakoś mocno, więc nie jest to Fireball, tak więc no raczej wojownik. Wojownik z ponad 2 miliardami HP, więc no dużo, dużo, jakby nie patrzeć. No i tutaj zdecydowanie, no Kunegunda i nasze odrodzenia po raz kolejny. To też jest właśnie to, że ten łowca radzi sobie w tych lochach, dlatego tak bardzo dobrze, że również ma potkę na zręczność, co bardzo boostuje Kunegunda. To też trzeba powiedzieć, że
Te odrodzenia nie zawsze ratują tam tyłek, ale jeżeli chodzi o Kunegundę, no to jednak mimo wszystko ona również tutaj wiele potrafi zrobić. Kto zresztą śledzi tą serię, no to wie. Dobra, jeszcze tu troszkę tego poklikamy i lecimy dalej. Zobaczymy, no generalnie stoję na magach, tak bym mógł powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie lożki, no ale zobaczymy, tam w tej tawernie mamy wiedźmę, więc to też jest mag. No tutaj mamy wojownika, no ale to widzicie, on ma tyle HP, że jeszcze nam brakuje, żeby tutaj go ubić. Co prawda nie wymieniałem bardzo dawno tu itemków, jakoś bardzo się nie napinałem na legendarnym lochu, więc to też ten progres na pewno spowalnia. Bierzcie pod uwagę, że ja zawsze jak klikałem lochy, to zawsze te itemy miałem w miarę takie aktualne. Miałem to w miarę regularnie wymieniane. Jak był legendarny loch, to się starałem wszystko powymieniać. No a w tym ostatnim legendarnym lochu sobie po prostu odpuściłem, skupiłem się na tych swoich trzech głównych postaciach. Tam w ogóle 130 milionów HP próba, to też no szkoda, ale okej. Więc na tych się skupiłem. Na łowcy bodajże totalnie sobie to odpuściłem. Nawet mi się nie chciało tego legendarnego lochu robić. Więc może to też są skutki. Jakbym troszkę tutaj przycisnął, to może i by się udało po prostu przycisnąć i jakieś lożki bardziej zrobić. Ale to już są takie szczegóły, że jak nie teraz, to później. Broń sobie wymieniłem, co prawda na zwykłą, ale mi dawała tam chyba 60 średnich, więc stwierdziłem, że wymienię. No ale tak to generalnie wygląda. No dobra, jeszcze 100 grzybów na niego, bo kurde, tu jest okazja, nie? W sensie jak walczymy z magiem, to widać, czy go pokonamy, czy nie. Nie trzeba jakoś bardzo przeklikiwać. No a tutaj w dalszym ciągu może Kunegunda zaskoczyć, możemy my zaskoczyć tymi odrodzeniami. No i jakoś to może wyglądać. No a tu jak sami widzimy... No cały czas to jest właśnie to jest takie uzależniające, żeby klikać te lożki non stop, bo coś się może wydarzyć, tak jak mówię, z magami no to liczą się czyste obrażenia, no a tutaj może jakiś jeszcze unik, może jakieś odrodzonko, może coś, no i jednak by się udało, zwłaszcza że mieliśmy tam próbę 130 milionów, więc to już było naprawdę blisko, tak naprawdę no zbiliśmy ponad 2 miliardy w tamtej próbie, więc 130 milionów to można by powiedzieć, że był jeden hitek, no ale właśnie musiał on zostać wyprowadzony jeszcze albo coś, jakiś jeden więcej unik, jakieś odrodzenie, no a niestety to się nie wydarzyło. Dobra, więc jak na razie tylko jeden lock zrobiony, także tutaj no nie ma szału, no ale jest, dopiero bijemy drugi, więc nie jest tak źle. Mamy też kolejną naklejkę do klasera, to tak swoją drogą chyba już o tym mówiłem, ale przypominam, właśnie dla Karuzea z idolami to jest to, co warto robić, no bo te naklejki do klasera wiadomo, że się bardzo przydają. No i okej, mamy wredną wiedźmę, wredna wiedźma, która tak jak wam mówiłem jest magiem. 6 na 10, karczma mrocznych sobowtórów chyba drugi od, jakbyśmy zestawili od najsilniejszego lochu late game'owego, to ona jest raczej druga, wiadomo, że tam Góra Olimp to jest pierwsza. Bez dwóch zdań, no ale jednak ta karczma mrocznych sobowtórów również tych przeciwników niektórych ma dość mocnych, zwłaszcza tam chyba 10, dużo osób na nawet wysokim levelu na nim stoi, tak więc tutaj no chyba nie będzie to jakoś możliwe do zrealizowania, no powiedzmy, że 100 grzybków, żeby tutaj nie przedłużać, już mamy prawie 20 minut odcinka, żeby polecieć sobie szybciej dalej, no widzimy, że nie zbijamy jej, w ogóle zobaczcie, że my bardzo często jej zostawiamy taką samą ilość HP, to tak swoją drogą, zwróćcie uwagę na pasek, że przeważnie jest lekko ponad połowa, także tutaj akurat wygląda to właśnie tak jak wygląda, tak więc chyba jeszcze nie mamy totalnie szans, żeby tą wredną wiedźmę pokonać. Dobra, jeszcze jeden grzybek, cyk, nie udało się, lecimy dalej. Okej, tutaj jeszcze zerknąłem, czy mam na pewno dźwięk z gry, ale mam. Dobra, więc to się nie udaje, no i lecimy dalej, mamy Górę Olimp, Góra Olimp, Meduza, zobaczmy, czy z nią coś podziałamy, również mag, więc również tu nie będę jakoś bardzo długo nad nim stawał, tylko po prostu też ze 100 grzybków, ze 100 prób i lecimy dalej. Sytuacja podobna, zobaczcie, że... Patrzcie, jak to dziwnie wygląda, zwróćcie, nie wiem, czy to jest zbugowane, no ten pasek jest non-stop praktycznie, no nie, no coś tam się rusza, teraz się tak przyglądam, ale mniej więcej jest w tym samym miejscu, to jest właśnie to, o czym mówię. Boże, jak jest w ogóle ciemno na tej kamerce, no ale trudno już. To jest właśnie to, o czym mówię, że jak sami widzicie tutaj, no niestety z tymi magami tak to jest, że nie mamy za bardzo szans, żeby cokolwiek sobie przycisnąć, tylko po prostu no widać na pierwszy rzut oka, że tej meduzy również raczej nie ubijemy, tak samo jak i poprzedniej wiedźmy. No ale okej, polecimy za chwileczkę dalej, tylko jeszcze te 10 prób, żeby już się stało, słowo się rzekło, że tak powiem, że wydamy
mamy 100 grzybów, no to wydajmy. Dobra, i lecimy dalej. Zostały nam tak naprawdę dwa lochy tylko, więc troszeczkę przyspeedrunowałem. Z tym Lokim, to jest w ogóle ciekawe, czy nam się uda cokolwiek tu zrobić. No i mamy jeszcze Lucjusza czysto krwistego, więc no jeżeli chodzi o niego, to może coś by tu się ruszyło. Po tym Lucjuszu mamy przyjemniacze ten czniątko, które może i by padło. No i potem mamy Voldemorta, z którym, no tu już może być akurat ciężej, bo to również jest mag. No ale dobra, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. Zaczynamy od Luciusza, no on jest magiem, więc też tu może jakoś dużo nie będę wydawał, no ale zobaczcie, że te próby już bardziej sensownie wyglądają. Ponad połowę mu zjeżdżamy praktycznie za każdym razem, no i dokładnie, udało nam się Luciusza ubić, więc super. Od razu go tu zapisujemy, wyleciał nam jakiś hełm, mamy coś dla Magusia, plus 15, tylko to nie wymieniamy, rozmontowujemy i lecimy dalej. Teraz mamy przyjemniacz, tą tęczniątko, które chyba również powinno nam paść, tak szczerze. Co prawda to jest zwiadowca, co prawda ma te 1,5 miliarda HP, no ale jednak mimo wszystko może jakbyśmy jakieś uniki, no na pewno jest on lżejszy do zrobienia niżej Ipierre, biorąc pod uwagę samą zręczność, zobaczcie ile on ma, a ile miał na przykład Ipierre. Więc on tu nas chyba wszystkich nie one-shotuje. Możemy zresztą zerknąć, no nie, tu zdecydowanie już te ciosy są zupełnie inne. No i dokładnie, udało nam się. Lecimy, wreszcie jakiś progresik. Przyjemnia to tęczniątko również. Ja to tak specjalnie wymawiam, tak troszeczkę prześmiewczo, ale nieważne. Również nam padło, mamy rozmontowanie, cyk. No i dobra, i lecimy dalej. Wiecie co, kurde, bardzo mnie tutaj... Dobra, zaraz zapalę światło, bo bardzo mnie irytuje ta ciemna kamerka. Okej, światło zapaliłem, no teraz jest o wiele lepiej. Co prawda już troszeczkę odcinka minęło, ale znając życie, to zaraz mi to słońce znowu wyjdzie, no nieważne. Nieważne, w każdym razie ten nam padł, tutaj ta klata nie była jakaś fajna, jakaś bardzo mocna, więc lecimy dalej. No i mamy, sami wiecie kogo, mamy Voldemorta. Po raz kolejny się z nim spotykamy, jeżeli chodzi o Shakesa. No i zobaczymy, jak z nim pójdzie. Tak jak mówię, to jest mag, więc no tutaj nie będzie to wcale takie oczywiste, czy go pokonamy, czy też nie. No HP ma również prawie 1,5 miliarda, no jak na maga to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Zobaczmy jak ta walka tu wygląda. No tu akurat był krytyk, no ale mocny. No 172 miliony, to jest dużo. Tu na kryta spadł, no tu Kunegunda również go nie uszuka unikami niestety. No i zobaczmy jak my również się nie odrodzimy swoją drogą. No ciężko, ciężko by było, no ale powiedzmy, że też ze 100 grzybków na niego wydamy. No jeszcze tej szkoły niestety nie zamkniemy, jeszcze będzie nam brakować, ale dwóch pokonaliśmy, dobiliśmy już do Voldemorta, więc w tym momencie zobaczymy jak to pójdzie. Więc tak, 956 milionów tam mieliśmy. Zobaczymy, zobaczymy. No ale nie, tutaj jeżeli to mówię, tak jak z tą wiedźmą, tak jak i tam z tym poprzednim, z tą meduzą też, to jest mag, więc tutaj no nie zrobimy jakiejś niespodzianki, chociaż wiem, że wielu, zresztą ja też bardzo byśmy na to liczyli, żeby po prostu już tą szkołę zamknąć, bo to kolejny zamknięty lok do kolekcji, ale niestety wydaje mi się, że to się nam nie uda. Powiedzmy, że jeszcze 30, chociaż nie, w sumie to nie ma co nawet klikać, bo my tu mu nawet do połowy nie zbijamy. Dobra, ale dwa lożki pokonane, więc super, dobiliśmy prawie pół levela. No nie jest to jakiś super progres, na pewno nie taki jak dwa miesiące temu, ale coś tam się zrobiło, więc mam nadzieję, że widzowie, którzy się domagali łowcy, są ukontentowani. No i jeszcze oczywiście nam został tutaj Loki w nordyckich bogach. Może też i by siadł, tak szczerze, w sensie Loki to jest bardzo mocny rywal, ja to chyba mówię na każdym odcinku, gdzie z nim walczę, chyba najmocniejszy, jeżeli chodzi o strefę mroku i no o nordyckich bogów właśnie, zabójca swoją drogą. No ale tutaj zobaczcie, że z tych 950 milionów HP zbijamy mu często do około 200, do 150 nawet, więc powiem wam, że jest opcja, żeby go ubić, a jak ubijemy Lokiego, to potem chyba są jacyś tam berserkowie czy coś, więc też może by poszło to dalej. Dobra, Loki pokonany, super, mamy coś na wszystkie cechy, dajemy rozmontowanko, już nam tylko jedno zostało. Tutaj tego Lokiego dodajemy. No i dobra, mamy teraz Ymira. Ymir to jest dokładnie berserk i dosłownie jeden grzybek i udało się go pokonać, więc super, tutaj też zapisujemy. No i lecimy dalej, teraz mamy, aha, teraz mamy węża Midgardu. No to nie, to wąż Midgardu to jest chyba zwiadowca, no ale z nim również wydaje mi się, że będzie problem. Trochę go tu możemy poklikać, no bo to mówię, ze zwiadowcami to nigdy nic nie wiadomo, może jakaś szczęśliwa próba nam siądzie, ale chyba niestety nie. Po węży Midgardu nie pamiętam kto jest, chyba jakiś berserk, którego wydaje mi się, że już nawet jesteśmy w stanie pokonać, jakby ten wąż nam padł. No i potem na sam koniec jest Surtr, czyli berserk, ale mocny, mocny, z nim to już zdecydowanie nie damy rady. Chyba nawet na berserku na nim staliśmy, jak się nie mylę, jak tam kończyłem grę, więc no
tak jak mówię, tutaj niestety jeszcze nam braknie, no ale mamy prawie 489 level i powiem wam, biorąc pod uwagę, że teraz mamy takie fajne eventy, to ten 489 raczej powinniśmy, mimo tego, że idziemy pod golda, dobić bez większych problemów przez te 3 dni, więc wszystko na spokojnie, no ale nie mówię jeszcze nie. Może jeszcze tego węża nam się uda ubić, to zobaczymy jak pójdzie. No i oczywiście zaraz lecimy sobie do oglądania walk i będziemy kończyć ten długo wyczekiwany odcinek z łowcy demonów. No w sumie git, nie? W sensie jakiś progresik zrobiony. Nie jakiś super, ale też nie jakiś bardzo niski, więc tak można powiedzieć, że w miarę stabilny odcinek wyszedł. No ale okej, tego węża Midgardu, tak jak mówię, no ciężko. On jest silny, to nie ma co mówić. Tutaj jeżeli chodzi o strefę świata, to również często się na nim blokujemy, więc no raczej udać się go nam nie uda ubić. Jeszcze powiedzmy 3, 2, 1, dobra, nie udało się, trudno. Tu mamy kolejną rzecz, też ją możemy w sumie rozmontować, żeby już było z głowy, rozmontowanka mamy dzisiaj zrobione. No i okej, tak to generalnie wygląda, tak jak mówię, levelik, w sumie to wbiliśmy chyba ponad jeden level, możemy zobaczyć, ile dzisiaj lochów było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, czyli jeden równy level, bo te 5 lochów dało nam 1,5 miliarda Expa, także nie ma tragedii. Jeżeli chodzi jeszcze o podstawy, mogę wam pokazać, zbliżamy się do 37 tysięcy zręczności, mogę to już w sumie wbić na odcinku, żeby była równa liczba. No a jeżeli chodzi o HP, no to mamy 12 tysięcy. Rozkładam statystyki praktycznie identycznie jak na berserku. Już w ogóle 100 tysięcy zręczności przebiliśmy tam ostatnio jakiś czas temu swoją drogą, więc tak to generalnie wygląda. No i okej, oglądamy te lochy, zobaczymy jak to wygląda. Z Cage'orem obejrzymy sobie całe, bo to jest naprawdę szybka walka. No tam był krytyk, Maguś dał kryta, Kunegunda dała kryta, no i my również daliśmy kryta i to wystarczyło. Zobaczcie, że to wystarczyło i o wiele szybciej go ubiliśmy, aniżeli właśnie takim paladynem. No ale okej, tak to wyglądało, więc to w miarę git. Zobaczmy Luciusza. No tutaj walka pewnie troszeczkę dłużej trwała, no ale możemy w sumie też obejrzeć całą, bo z tymi magami no to wiadomo jak to wygląda. Dobra, no tu Barbar coś tam zrobił, Maguś też dwa kryty, ale nie jakieś mocne, zwróćcie uwagę. Tutaj Kunegunda chyba mu, chociaż nie, Kunegunda też nie, to my tutaj chyba poszaleliśmy najbardziej. Fajne kryty, no i ledwo, o, ten kryt na koniec, 220 milionów, to nam tak naprawdę dało przepustkę do tego, żeby tego Luciusza ubić. Dobra, teraz mam przyjemnie ten czniątko, tu może skipnę. Barbar za wiele nie zrobił, Maguś, no jak widzimy również nie. No i dobra, zobaczmy, 1,330 mld. O wow. No właśnie, to jest to co mówiłem, to jest piękno Kunegundy. Nawet nie musieliśmy walczyć, Kunegunda sama zbiła prawie 1,5 miliarda HP. No to jest coś niesamowitego, no ale dzięki niej pokonaliśmy to przyjemnie, ten czątęczniątko. No i dobra, lecimy dalej. Mamy Lokiego, Loki, który tak naprawdę, no tu też myślę, że skipnę. No Barbar coś tam go dziubnął lekko, no ale to nie było nie wiadomo co. Maguś zaledwie jeden krytyk, no ale też coś tam zrobił. 649 milionów, okej, Kunegunda nie zrobiła za wiele, czyli wygląda na to, że będziemy sobie tutaj bawić się dobrze, jeżeli chodzi o odrodzenia, przynajmniej mam taką nadzieję, no bo głupio by było odcinek bez żadnego odrodzenia, bo póki co tak było. No i dobra, mamy pierwsze odrodzenie, więc lecimy, możliwe, że będzie też drugie, chociaż nie, on tu zwykłe ciosy, no nie, tylko jedno odrodzenie, więc chyba w tym odcinku wygląda na to, że nie będzie żadnej serii odrodzeń niesamowitej, no bo w miarę to łatwo pada, tu wystarczyło tylko jedno i ten Loki też w sumie dość słabo bił, więc poszło to jak poszło. No i dobra, teraz mamy Ymira, zobaczmy, Ymir, no tutaj, no tu Maguś kryta, to wiadomo, w berserków bardzo ładnie to wygląda. Kunegunda za wiele nie zrobiła, no i zobaczmy jak to z nami wygląda, bo berserk jak się rozpędzi, to może, no chociaż on jest dość papierowy, no zobaczymy, nie ma co tu gdybać, w ogóle się nie rozpędza. Okej, pierwsze odrodzenie mamy, dobra, jakieś tam dwa ciosy poszły z rzędu. Zobaczmy teraz krytyk, no i na koniec również tylko jedno odrodzenie, no więc szału, jeżeli chodzi o odrodzenia, w tym odcinku nie było. Dobra, to chyba tyle. Ja wam pięknie dziękuję oczywiście za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. 5 lożków zrobionych, level 1 cały okrągły wbity, więc myślę, że nie jest źle. Tak jak mówię, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę w tym momencie pod ten film. Zjeżdżajcie, zostawiajcie, subujcie z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Piszcie w komentarzach, jak tam zamierzacie sobie spędzać weekend, który się właśnie zaczyna, no i możecie również wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki są tam w przypiętym komentarzu i opisie, zachęcam do zaglądania. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!